Szkoleniowcy Śląska Tomasz Jankowski i Jerzy Chudeusz przestrzegali swoich podopiecznych przed tą konfrontacją. I nie ma się czemu dziwić, w specyficznej hali w Łańcucie wygrywa mało kto. Sokół jest typową drużyną własnego podwórka. Wrocławianie przystąpili więc do konfrontacji bardzo skupieni. Koncentracja, ogromne zaangażowanie w obronie, dobra skuteczność w ataku pozwoliły przyjezdnym objąć wysokie prowadzenie po pierwszej kwarcie. 24-10. Kolejne minuty jednak pokazały, że nie będzie to spacerek. W drugich 10 minutach Sokół złapał rytm i nie pozwolił Śląskowi na dominację. Do przerwy gospodarze odrobili 5 punktów straty. Od pierwszych sekund drugiej połowy koszykarze z Łańcuta postanowili pójść za ciosem. Trafiali na pół dystansie i spod kosza, dobrze bronili efekt takiej gry, to wygrana trzecia ćwiartka 22-16. Serca fanom Śląska zabiły mocniej na początku czwartej kwarty, kiedy to gospodarze objęli prowadzenie 61-60. Na szczęście było to jedyne prowadzenie tej drużyny w meczu. Ostatnie 6 minut spotkania Śląsk zagrał perfekcyjnie. Wygrał tę część 15-4, potwierdzając, że jest drużyną lepszą. Bardzo dużą cegiełkę do zwycięstwa dołożyli Paweł Kikowski i Radosław Chyrzy. W czwartej kwarcie zdobyli 18 z 23 punktów całego zespołu. Ostatecznie Kikowski skończył spotkanie z dorobkiem 24 oczek, Chyrzy miał tylko 4 mniej. Śląsk wygrał 6 raz z rzędu na parkietach zaplecza Ekstraklasy i umocnił się na prowadzeniu w ligowej tabeli.